No ale głupi jest. No. No, jest zdolny, ale głupi. O. Bierze dwie walki i jedzie na balety. No tak jak w tej Tajlandii był. Nachlał się i sobie zerwał mięsień dwugłowy i nie mógł trenować. No to jest głupi. No jest głupi, jest tak głupi, że kurwa historia. No. Dziwne to jest w ogóle, nie? Z tym trenerem Okińskim. Myślałem, że on dogadał w ogóle. Tak, ty tak żeby... Powiedz swoją opinię, że nieważne, czy się ktoś obrazi. Ty uważasz, że kto wygra w tej walce? Bo musisz, kurwa, mieć coś, co uważasz, nie? Jak każdy normalny człowiek. No dobra, to uważam, że Ferrari po prostu miał ostatnio tak dużo walk i jest na tyle dużym gazie, że ma większe szanse w walce z Kacprem. Czy ty uważasz, że Kacper przepierdoli, tak? No, ja uważam, że faworytem tej walki jest Amadeusz Ferrari. Dawno była zaplanowana walka Amadeusza Ferrariego i Kacpra Bońskiego. I doszło jakby to zestawienie do niego, mieliśmy już publikować i nagle Amadeusz po walce Dubiela i Paszy powiedział te słowa, że wiesz, że może dwóch Lloydków najebać sobie, nie? No i po prostu z racji tego, że zaproponował to w taki sposób, że wiesz, że i bez dopłaty i tak dalej, no to uznaliśmy, że dobra, spróbujmy, dajmy mu egzamin, może mu się uda i doszło do tej walki, nie? Więc ten Dubiel to jest taki bonus bardziej. I ty realnie uważasz, że naprawdę na tej gali będą te dwie walki? Że Ferrari będzie w stanie, nawet jak wygra z Błońskim, jeszcze wyjść do Dubiela? Tak. Amadeusz wczoraj wrzucił, że był na dwóch treningach w Stanach, a trener mówi, że jak wróci na treningi, to może o nim porozmawiać, czy to się coś zmieniło. Amadeusz pojechał się nie trenować, tylko bawić, a wstawia zdjęcia z treningów, żeby przykryć balety. No. Ja tam nawet z jakimś zawodnikiem wrzucę. Zawodnik wrzucił z zrobi zdjęcia, będzie zrobił zdjęcia na jednym treningu i będzie miał już materiał na cały tydzień. USA, mordeczki, siemanko, jestem w jednej z filii American Top Team Sunrise. Jest to jedna z filii głównej American Top Teamu. Dużo ludzi tutaj z UFC również trenuje. Tutaj są to główni trenerzy, na przykład Amanda Nunes, chyba obecnej mistrzyni, ale nie jestem pewny, czy nie stracił pasa, chyba nie. I co, dzisiaj zaczynam, mam ze sobą kamerę, mam cały sprzęcior, więc coś tam mam nagrać, więc zaczynam dzisiaj swoją przygodę American Top Team, USA, Miami, jazda ze skarkami. Bum. Tam widziałem, że Dubielek się cieszy, był w klubie, ale fajnie, może będziemy mieli szansę. Więc dla twojej informacji, koleżko, nie piłem, a co jest najciekawsze, nawet jakbym pił do samej walki, byłbym pijany w dzień walki, to i tak jesteście na... liścia. Ale trener raczej się przecież z nim dogada, bo zawsze to jest taka miłość, że trener po prostu ma słabość chyba do niego i wybacza mu te wszystkie występy. To jest tak, że on ma duży potencjał, bo jest zdolny, bardzo szybko się uczy, przez to jest po prostu leniwy, no i on myśli, jak tu nie trenować. On się pyta mnie ciągle, czy dziś jest jiu-jitsu? Ja mówię, tak, o kurwa. I po prostu on jak ma coś robić tak systematycznie, to jest chory. Ja nie dojechałem. Ja, dwa treningi, stójka i parter. Były sparingi w parterze, sparowałem też z zawodowcami. Co jest najśmieszniejsze, nie uwierzycie mi, no kurwa, przysięgam wam, że nie uwierzycie, nagram specjalnie z trenerem jakiś wam materiał, w którym się wypowie. Oni mnie w tym klubie znali, w American Top Team mnie znali, może nie poznali mnie od razu, ale wpisali sobie mnie w Google i mówią do mnie główny trener, mówi, że stary, ja ciebie znam, widziałem twoje wideo, widział mój knockout na Polaku. Ale nic dziwnego, no bo też Masvidal ćwiczy w głównym American Top Teamie, a przecież 4 razy udostępnia moje wideo z różnych akcji. Naprawdę dla mnie jest to beka i przyjemność, w ogóle bardzo przyjemnie i miło mnie przyjęli w tym klubie, każdy był pomocny. Mam nagrane troszeczkę ze sparingu, więc coś wam udostępnię i jestem mile zaskoczony naprawdę tym, jak mi poszło.